W tym roku gośćmi specjalnymi festiwalu Sztuka Natury będą Darek Sepioło, należący do światowej czołówki fotografów specjalizujących się w zdjęciach podwodnych, czeski fotograf Petr Bambusek, zafascynowany tropikalną przyrodą oraz Łukasz Kuczkowski, organizator fotograficznych wypraw w najdalsze rejony świata. Darek Sepioło zaprosi nas w podróż w Wielki Błękit, czyli Wszechocean. Petr Bambusek zaprezentuje nam przyrodę Borneo, a Łukasz Kuczkowski zaprosi nas na podróż zarówno przez Nową Zelandię, Amerykę Południową, jak i Spitsbergen. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest Ostoje Natury i ich mieszkańcy. Ma ono przybliżyć nas do przyrody i dzikich miejsc, które znajdować się mogą całkiem niedaleko. Ważnym elementem festiwalu jest także jego funkcja edukacyjna, spotkania z młodzieżą. Jedno z takich wydarzeń odbyło się w 7 Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. To, co pokazuje fotografia przyrodnicza, uważam, że otwiera nam oczy na naturę, na to piękno, które nas otacza, daje nam jakąś taką wrażliwość do tego, aby zauważać rzeczy tak naprawdę dla ludzkiego oka po prostu niewidoczne w naszym codziennym życiu. Traktuję to bardziej jak hobby, nie coś poważniejszego, to jest bardziej takie spontaniczne. Biorę aparat, wychodzę i robię zdjęcia. Nie zastanawiam się nad tym głębiej. Z festiwalu cieszą się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, bo takie spotkania i prelekcje to najlepsze lekcje, zarówno biologii, geografii i ekologii. No, festiwal jest dla mnie rewelacyjny, właściwie w Toruniu to jest takie święto. Nie chcę tego tutaj jakoś tak... No to jest święto fotografów nie tylko w Toruniu, ale też i w Polsce. Zjeżdżają z Polski, z zagranicy i naprawdę cieszę się dużą popularnością. Uczestniczę cały czas od 6 lat, widzę, jak ten festiwal się rozwija. Twarzą tegorocznego festiwalu na plakacie została mała sówka, która mierzy sobie zaledwie kilka centymetrów wzrostu. Ale jej przejmujące i świdrujące spojrzenie zwraca uwagę, a także zachęca do odwiedzania wystaw i do spotkań z fotografikami dzikiej przyrody. W tym roku festiwal odbywa się także w Brodnicy i Tucholi. Oficjalne rozpoczęcie imprezy przewidziano w piątek, 6 grudnia o 18 w Dworze Artusa w Toruniu.